Witajcie. Dziś kontynuujemy omawianie ery paleozoicznej. W ostatnim odcinku omówiliśmy sobie Ordowik. Kolejny, trzeci już okres tej ery to Sylur. Trwał około 24 miliony lat od około 444 do około 419 milionów lat temu. Na przełomie Ordowiku i Syluru na obszarze gondwany doszło do zlodowacenia. Po stopieniu lodów poziom wód wyraźnie się podniósł, później jednak znów opadł, być może na skutek ruchów płyt tektonicznych. Zmiany klimatu, poziom wód i układu lądów doprowadził do wymierania licznych gatunków. Było to tak zwane wymieranie ordowickie, o którym opowiedzieliśmy sobie w poprzednim odcinku, do którego obejrzenia serdecznie zapraszam. Na początku Syluru miały miejsce najintensywniejsze ruchy górotwórcze orogenezy kaledońskiej. Powstały góry Norwegii, góry Szkocji oraz Apalachy we wschodniej części Ameryki Północnej. Masywy lądowe Europy, Ameryki Północnej i Grenlandii zbliżały się do siebie już w Ordowiku, a w Sylurze połączyły się w jeden ląd Euroamerykę. Gondwana przemieszczała się na północ, a obszar dzisiejszej Afryki Południowo-Zachodniej znalazł się w okolicach bieguna południowego, co stało się przyczyną zlodowacenia na tym obszarze. Przemieszczeniom płyt tektonicznych towarzyszyły wzmożony wulkanizm i ruchy górotwórcze. Z początkiem syluru bioróżnorodność zwierząt morskich była mniejsza niż w Ordowiku. Był to efekt wielkiego wymierania ordowickiego oraz zaniku wielu gatunków endemicznych spowodowanych łączeniem się odległych wcześniej kontynentów. Po wielkim wymieraniu ordowickim w Sylurze zaczęły odradzać się ekosystemy morskie. Zmożony wulkanizm, brak gleby i silne wiatry sprawiały, że lądy nie były gościnnym środowiskiem do zamieszkania. Jednak mimo tego sylur był okresem podboju lądów przez rośliny. Z syluru pochodzą liczne znaleziska psylofitów, czyli roślin pionierskich, o których wspominaliśmy już wcześniej omawiając ordowik, oraz pierwsze rośliny naczyniowe. Rośliny naczyniowe to grupa roślin, której cechą charakterystyczną jest wykształcenie tkanki przewodzącej wodę. Tzw. tkanki naczyniowej. Znane od późnego ordowiku zaczęły zwolna zasiedlać bardziej przyjazne środowiska. Cieniutkie chwytniki zakotwiczały pierwsze z nich w cienkiej warstwie gleby. Później pojawiły się korzenie i inne tkanki niezbędne do przetrwania na lądzie: drewno, łyko czy liście. Część roślin zaczęła wytwarzać osłonięte zarodniki, zdolne przenosić się na duże odległości. Rośliny naczyniowe zaczęły oddalać się od swojego pierwotnego środowiska, przybrzeżnych bagien, i posuwać w głąb lądu. Graptolity i konodonty są w dalszym ciągu dobrze rozwijającymi się grupami o dużym znaczeniu. Bentos osiadły reprezentują gąbki, koralowce, liliowce i mszczywioły tworzące rafy sylurskie. Pod nie wędrowały trylobity i drapieżne staroraki, na które polowały łodziki, przodkowie współczesnych głowonogów o prostych muszlach i gigantycznych rozmiarach sięgających nawet do 9 metrów i twardych dziobach, którymi mogły kruszyć pancerze trylobitów. Do planktonu należały między innymi tentakulity i małżoraczki, także o dużym znaczeniu. Kręgowce, obecne w morzach już od końca kambru, zaczęły przybierać kształt coraz bardziej przypominający ryby. Bezszczękowce były najpewniej filtratorami, Pojawiły się pierwsze fałdopłetwe, drapieżne ryby o płetwach wzmocnionych potężnymi kolcami, o szczękach uzbrojonych w zęby i bardzo szerokich. Były też bezzemne fałdopłetwe, te żywiły się morskim planktonem. Ciało fałdopłetwy pokryte było zachodzącymi na siebie dachówkowato łuskami. Pojawiły się pierwsze ryby słodkowodne i pierwsze skorpiony. Na ląd wyszły pierwsze zwierzęta, początkowo były to bezkręgowce. Jednak krótko po Sylurze rozpoczął się podbój kontynentów przez pierwsze czworonożne kręgowce z grupy tetrapodów. Były one niepodobne do żadnych dzisiaj znanych chodzących po lądzie kręgowców o cechach pośrednich między rybą a płazem. Wyposażone były w cztery kończyny kroczne, zakończone siedmioma lub ośmioma palcami i rybią łuską na powierzchni ciała. Wyszły z morza w okresie Dewonu, czyli około 395 milionów lat temu. Ale to już temat na kolejny odcinek. Ciekawostką jest polski akcent w badaniu ewolucji tych zwierząt. Tropy tetrapodów odkryte w kamieniołomach za hełmie są najstarsze na świecie. Można pokusić ją o stwierdzenie, że życie na ląd wyszło w Polsce w górach świętokrzyskich. W tym odcinku to już wszystko. Zostaw łapkę w górę jeśli Ci się podobało oraz zasubskrybuj kanał. A ja zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!